dzisiejszy program, w którym uczestniczyli nasi uczniowie, mam nadzieję, stanie się świetną inspiracją do tego, aby pobudzić aktywność fizyczną wśród dzieci, szczególnie po okresie pandemii. Widać, że nasze dzieci bardzo zaangażowały się w zajęcia sportowe. Dużą przyjemność sprawiło im spotkanie z panią Darią Pakulik, czego normalnie na co dzień nie mają okazji zrobić, więc mam nadzieję, że wszystko to przyczyni się do rozwoju sprawności fizycznej naszych uczniów. Jest to organizowane warsztaty sportowe z współpracy z Fundacją Phoenix, z którą ja miałam przyjemność przez cały rok pracować i pomogli mi w moich przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich. I tutaj właśnie chcemy zachęcić dzieciaki do uprawiania sportów. Ja akurat specjalizuję się w kolarstwie i przyjechałam trochę opowiedzieć o mojej dyscyplinie, ale mam nadzieję, że zachęcimy dzieciaki chociażby do jakiegokolwiek innego sportu, ale żeby po prostu były aktywne. No właśnie, powiedzmy o tych punktach, które dzisiaj muszą dzieci pokonać. Właśnie tutaj mamy 4 stacje i na każdej zdobywają punkty za dane ćwiczenie i fajnie jest, żeby zobaczyć, sprawdzić siebie i swoje możliwości, bo tak naprawdę każdy powinien być siebie dumny, każdy jest lepszy w czymś innym, także fajnie, że dzieciaki mogą poczuć jak troszeczkę może takiej rywalizacji między sobą, ale jest na pewno w formie zabawy. Teraz skupiam się wszystkie tak naprawdę 3 lata teraz na igrzyskach w Paryżu. Ale w międzyczasie mamy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, akurat teraz jestem w roztrenowaniu, ale zaraz wracam do treningów, by jakieś kolejne cele osiągać.